odnośnie rekordów, to powiem ci, że zrobiłem taki research ze swoim kolegą właśnie z federacji. Mianowicie, tak jak powiedziałem wcześniej, Marcin dużo mówi o twoich przeciwnikach, że są słabsi i tak dalej. Natomiast byłeś przez kilka lat czołowym pięściarzem w swojej kategorii. Tego nikt ci nie zabierze. Wielu trenerów i byłych zawodników chwali cię za umiejętności techniczne, za mocną szczękę. Natomiast Marcin Najman przegrał swoją pierwszą walkę z Peterem Simko, który ma rekord 2-39. Mianowicie przegrał 39 z 41 walk. W boksie walczył Marcin Najman w boksie walczył tylko 6 razy z zawodnikami, którzy mają dodatni rekord i za każdym razem przegrał. Pozostali zawodnicy, którzy mają ujemne rekordy rzędu 4 wygrane, 45 przegranych, 0 wygranych, 30 przegranych, 2 wygrane, 39 przegranych i tak dalej. Byli też tacy, którzy wychodzili do ringu mając 45 lat, więc jakby wydaje mi się, że Marcin, mówiąc o tobie, że twoi przeciwnicy przeszli, to byli deszcze, ukazuje trochę hipokryzję, nie? I no, według mnie... Bardzo dużą. No, ja te dzisiaj mi ktoś podesłał tam od niego z miasta artykuły, że on już w 2003 roku, jak drugą walkę miał mieć zawodową, to powiedział, że jak ją przegra, to kończy karierę. I co kurwa, czyli już od 17 lat kończy karierę, bo przegrał tą walkę.